Serdecznie witamy wszystkich hodowców i jesteśmy dzisiaj w miejscowości Golasowice u kolegi Krzysztofa Trzaskalika. Kolega Krzysztof Trzaskalik od 3 lat z powodzeniem organizuje tutaj w miejscowości właśnie tej, o której mówiliśmy, loty ze wspólnego gołębnika. W dniu dzisiejszym czekamy właśnie na przylot gołębi. Tata przywiózł gołębie, tak? Przed chwilką. Tak. To są gołębie, które zostały wywiezione na trening. Czy to lot taki konkursowy, czy treningowy? Treningowy. Bo treningowy lot. A kolega nam więcej może o tej rywalizacji, którą tutaj organizuje od 3 lat, powie sam osobiście. Proszę bardzo. Wspólny gołębnik organizuje 3 raz z rzędu. Pierwszy raz 2 lata temu. Wtedy miałem około 160 gołębi wysłanych. Lotowałem wtedy w oddziale Jastrzębie. Lotuję z oddziałem, ponieważ uważam, że gołąbki mogą się też wykazać, że muszą się oderwać od oddziału, bo cały oddział jest położony gdzieś 10-15 km ode mnie. My tu gdzieś troszkę z boku mieszkamy. Powiem szczerze, nasza sekcja w tym oddziale miała słabe wyniki, dość słabo nam szło. No teraz z roku na rok się to poprawiało, ale właśnie tam żeśmy lotowali. No i ja właśnie tam tym gołębnikiem pierwszy raz młodych lotowałem. Z takimi hodowcami właśnie jak Józek Gach. To jest oddział należący do Okręgu Śląsk Południe, także to z tamtymi hodowcami. I było wtedy 6 lotów, 7 lotów było, przy czym 2 później leciałem z sąsiednim oddziałem w Okręgu Bielsko. Ostatni lot 450 to był... Na młode 450 km. To jest daleki dystans. To był lot z okręgiem Bielsko-Biała, lot okręgowy. No i tak, mi te gołębie bardzo dobrze szły, bo tam miałem około 50% w konkursie. Na pierwszy lot poszło nawet więcej, bo poszło około 135 gołębi. Nie pamiętam tego teraz, bo 2 lata temu to było. Coś koło tego. 160 było wysłanych, 130 poszło na pierwszy lot. Czyli 30 zgubiło się koło domu, na Jastrzębie też coś muszą jeść. Choroby jako tako, no jakoś sobie z tym poradziłem, z tym wszystkim, bo to wiadomo, że przy takim, brzydko powiem, niezbieraninie, ale różnych hodowcach jest cała tablica Mendelejewa różnych bakterii. Tak, to nie chodzi o to, że są jakieś lepsze, gorsze, ale po prostu tak, to są zbieranina różnych bakterii ze wszystkich gołębników. No, dużo wspólnych gołębników nie umie sobie z tym poradzić i mają duże straty. Ja miałem przed lotami 30 sztuk, a na to obloty, jaszczębie, no to i tak powiem szczerze, dosyć mało się zgubiło. 130 poszło na pierwszy lot i robiłem gdzieś koło 80-70 konkursów. 50%, pierwsze loty wybitnie mi leciały. Później troszkę słabiej, znowu na końcówce się obudziły, że miałem 7 gołębia czy 11 na cały okręg, później z tego 450 km. Na ten ostatni lot posłałem, nie wiem, chyba wtedy 110 gołębi, a 103 mi przyleciały. Także, czyli bardzo duża sprawność, że tak powiem. 130 gołębi, które wysłałem na pierwszy lot, po 7 lotach zostało mi z ponad 100 gołębi. Czyli tak, na pierwszych latach dostałeś ile gołębi na wspólny gołębnik? 160, a zostało? Ponad 100, nie pamiętam 100. W tej chwili. A w drugim roku? W drugim roku było troszkę mniej tych gołąbków. 147, ale chyba 105 ich zostało. Czyli do lotu finałowego, tak? Po locie finałowym. Po locie finałowym, a to już. 3 gołębie zgobiły się na locie finałowym, a chyba 5 czy 6 na 7 lotach. Około 2000 km leciały w konkursie. A w tym roku ile masz gołębi zgłoszonych do rywalizacji? W tym roku było dokładnie 190 gołębi. A ile zostało ci teraz? No i jest ich jakoś 150 koło tego. Powiem szczerze, nie liczyłem, bo są razem z moimi na spisie, moich było 50, razem ich było 240, a na pierwszy lot dałem 196. Gdzie tutaj trafiliśmy, że są teraz na treningu, właśnie czekałem na ich przylot, tak? A powiedzmy, a loty konkursowe, jakieś mi robiłeś w tym roku? Znaczy były loty konkursowe, już trzy. Ja lotuję z oddziałem, więc normalnie konkuruję na liście na swoje imię, na swoje nazwisko, lecę jako własnymi gołębiami, mam je podzielone na 3 drużyny, w tej chwili zajmuję pierwsze miejsce pierwszą drużyną. Drugie miejsce ta pierwsza drużyna zajmuje w rejonie, gdzie lotuje około 270, posyła na loty jest 300 hodowców. Teraz druga drużyna w oddziele jest na 4. miejscu, trzecia na 5. Rozdzieliły moje drużyny, drużyna taty i brata, który mi pomaga w hodowli. I to jest 2. i 3. miejsce, czyli teraz 5 pierwszych miejsc zajmujemy. No a te wspólnego gołębnika, jak teraz ze 192 posłanych, a czy to razem z moimi? Ja powiem szczerze, nie miałem czasu nawet ich rozliczyć, które są moje, które to zrobiło 104 konkurs. No to ponad 50%. Z pierwszego lotu zrobiło ze 196 jakoś 111 konkurs tych 3 drużyn, a z drugiego było troszkę słabiej, 80, ale teraz na przykład na liście od naszej trójcy
22 pierwsze gołębie są na oddział i prawdopodobnie nie wiem, czy na cały rejon około 10 tysięcy gołębi. Także tutaj, ale koledzy, jeszcze tylko powiedzmy, że kolega uczy matematyki w szkole, także wierzmy, że jak się zakończy sezon lotowy i tymi młodymi gołębiami rywalizacja, to na pewno będą wszystkie wyniki dokładnie policzone i będzie każdy mógł się zapoznać. Idą. O, zobaczmy właśnie, o, widzimy właśnie, zobaczmy koledzy, tak to wygląda, całe stado przychodzi, tu widzimy je, o. Pięknie, troszeczkę się odsuniemy, żeby one mu... Oj, to przyszła duża grupa. No właśnie. A z jakiego odległości one gdzie leciały? One leciały około 40-50 km. Idzie tak. Następna grupa. O, i tam jeszcze... O, tutaj zobaczmy, koledzy. Pięknie to wygląda. Gołębie przylatują. O, zobaczmy, tak, to pięknie wygląda. Widać, nie są zmęczone, kołują wokół gołębników. Pięknie w niebie wygląda to. No, zobaczmy. Tutaj jeszcze pokażmy, tutaj jest droga krajowa numer 81, tak? Tak, tak, tak. Tutaj wiedzie ona na południe do Cieszyna, nie? Do Cieszyna, tak? Zabrały kogoś, bo cztery. O, tu zobaczmy, siadły sobie tutaj, o. No i... Oj, całe stado siada. Widzimy. Także nam się udało dzisiaj trafić na właśnie przylot tych gołębi. No, zobaczmy. O. O. Ilu hodowców ci w ogóle w tym roku dało gołębie na wspólny gołębnik? W tym roku było mało hodowców. Czyli większe ilości dawali? Tak, tak, bardzo duże ilości, bo jeszcze następna grupa idzie. Chyba... O, zobacz, o tam, tak, tak, tak. Nie wiem, to one już prawie, że wszystkie będą. I gołębie wywoził tata, tak? W minucie wszystkie przyleciały. Tata wywoził? Tak. Dlatego właśnie tutaj taty niestety, ale on chyba przyjedzie, zaraz jeszcze może coś z nim, tak, że tak powiem, nakręcimy, pokażemy sylwetkę taty jeszcze, tata może nam coś powie, o, zobaczmy. No, tam na nic dość gołębi teraz czeka, czy nie? Karma? Karma, tak? Wodę mają, bo pewnie pić im będzie się chciało. Bo widzę, tak się nie kwapią do wejścia. Bo ich nie wołam w ogóle, a zresztą ich jest dużo, to nie chcę. No, no. Chodzą, bo one, przepustowość wlotów jest za mała. Jak ale zobaczmy. Wejście prawie przyleciało. Ładnie tu wygląda to wszystko. Tutaj jeszcze kolegom powiem, jak tu się do kolegi Krzysztofa jedzie, tutaj z drogi tej właśnie, o której mówiliśmy. Widać na wzgórzu te gołębniki, to pięknie wygląda. No jak będzie lot finałowy, a lot finałowy na kiedy planujesz? Za 3 tygodnie, znaczy za około 3 tygodni. To będzie 20. Sobota, niedziela to jest? Niedziela. Niedziela, to także... To jest lot oddziału Radzionków, loty dalekodystansowe, którzy organizują. No to chcę z nimi lecieć Pyrzyce, bo 2 lata z rzędu leciałem Pyrzyce z okręgiem Bielsko-Biała. Mają w tym roku lot Szczecinek, ale zmienili miejscowość, a że Radzionków leci Pyrzyce, no to bym może z nimi spróbował. No a zawsze nowe wyzwania, bo w zeszłym roku mi bardzo dobrze poszły gołąbki. Miałem 3 serie nagradzane. Wtedy tam w czołówce, bo to 15 pierwszych gołębi nagradzali, to też tam z 2 czy 3 gołębie i gołębie olimpijskie, to też tam były nagradzane. Chyba miałem 7 gołębia na cały okręg. To był właśnie gołąbek do wspólnego gołębika, bo to wspólny gołębik leciał. Tu jeszcze się kolegi Krzysztofa zapytamy, a jakie te nagrody są dla uczestników? W tym roku nie było opłat i nie ma żadnych nagród, więc hodowcy przysłali. Na takiej zasadzie było, że był czas, kiedy się mają zgłosić i ci się zgłosili, po prostu pozwoliłem im przysłać większy limit gołębi. Nie? Nie czekałem, że... Czyli nagród nie ma, ale... Było ograniczone, że 2 tygodnie czas na zgłoszenia i potem zamknąłem listę. No i kto chciał z tych hodowców do ilości miejsc, ile mam na gołębniku miejsc, to po prostu przyjąłem, bo że nie będę czekał na... No ale my tutaj koledze zasponsorujemy, damy dyplomy, jakieś puchary ufundujemy też, żeby były. Także w portal naszegolebie.pl ufunduje jakieś nagrody w postaci dla pierwszych 3 program do wypistawiania rodowodów oraz dla uczestników tam powiedzmy 30 pierwszych dyplomy, jak również kilkanaście pucharów też ufundujemy, także to możemy zadeklarować. A tutaj zobaczmy jeszcze, jak te gołąbki siadają. Tutaj akurat nam się tak fajnie trafiło. Zobaczmy, ja podejdę może troszeczkę bliżej, żeby pokazać, jak to wygląda. O, tu widzimy. O, zobaczmy. A gołębiki są naprawdę, proszę mi wierzyć, pięknie położone. Jeszcze raz pokażę te okolice. O, tak to wygląda. I z tej drogi, które tutaj słyszymy w tle, samochody ciągle jeżdżą. O, tutaj zobaczmy, nie ma żadnych praktycznie lasów, drzew większych tych, dlatego te gołębie, a tam jeszcze jaka kolega wspomniał. Są, tam jest zaraz. No tam daleko, ale to już i tak nie widać mocno. A tutaj zobaczmy, gołębie mają piękny teren do siadania. O, i tak widzimy, te gołębie wyglądają. Także dzisiaj przyszły z 400 km. Jeszcze lot treningowy żaden, to będzie teraz jeszcze jakiś przed tym finałowym, czy nie?
Znaczy one polecą dwa loty z oddziałem. Z oddziałem. 70 km. One już przeleciały trzy loty. Pierwszy 135 km, drugi 160. No i teraz było 200 km. Trzy loty z oddziałem, także tu za bardzo się im pogody nie wybiera, bo przychodzi termin sobota, niedziela i lecą, także czy deszcz pada, czy nie pada, to raczej te gołąbki latają. No i teraz są jeszcze dwa loty oddziałowe, ja lecę jako zwykły hodowca w oddziele nimi, jako swoją drużyną, więc te dwa loty oddziałowe zaliczą, no a później jest ten lot dodatkowy, na który je włożę, no prawdopodobnie, jak mówię, będą to te pyrzyce organizowane przez radzionków. I zobaczymy, no jak będzie dobra pogoda i jak stan uprzedzenia od nich pozwoli, jak się będą czuły, no to po prostu je tam włożę, bo nie po to, żeby je pogubić. I tak ostatni lot jest 330 km, no to i tak nie jest mało, no ale myślę, że te 450 chciałbym przelecieć. Podajmy jeszcze adres strony internetowej, na którym można zobaczyć wszystkie wyniki tych gołębi. www.trzaskalikwg.pl. Dobrze, i tam wszystkie te wyniki możemy zobaczyć. A na dzień dzisiejszy, koledzy, już dziękujemy. A postaramy się przyjechać na lot finałowy i zobaczyć, jak wygląda przylot tej gołębi z lotu finałowego. Także jeszcze raz życzymy dobry lot.